Czy to miejsce jest wolne? Zapytałem grzecznie, czy to miejsce jest wolne. Cała plaża jest wolna, trochę bystrości. Nie pytam po to, żeby pani mnie mogła obrazić. Tylko dlatego, że tutaj ludzie rezerwują sobie miejsca, kiedy wychodzą na obiad. A jak pani nie chce, żeby się do niej odzywać, to trzeba było wywieźć tabliczkę albo postawić policjanta. Chyba wyczerpaliśmy ten temat. Nie, proszę pani, powiem pani, kiedy będziemy tak daleko. No pewnie wolałaby pani policjanta. Bardzo panią przepraszam. Jeszcze go nigdy nie widziałem w takim stanie. A coś się stało, tak? Słyszała pani przecież. Pana przyjaciel zamierza gdzieś wyjechać? On już niczego nie zamierza. To już jest jego koniec. Ten cholerny kretyn nie pasuje do tego świata. To jest wybitny filolog. Podczas studiów pracował jako szofer nocnej taksówki, żeby zarobić pieniądze. A potem jego ojciec, cholerny ojciec. Co jego cholerny ojciec? Nie, nie. Za dużo gadam. No i co? O, gdzie twój ojciec, gówniarzu? Zostaw pan dzieciaka. To pana syn? Zostaw go pan. No ładnie pan wychował szmarkacza. Ta, taki sam on mój, jak i ta czupryna pana. Może mi pan dać tego papierosa? Może pójdziemy popływać, my wszyscy muszą wiedzieć, że ma pani kłopoty. Dobrze. Ten jego ojciec jest tutaj? Nie ma się zjawić, ale na chwilę on się tu urodził. Pierwszy raz przyjechałam do Izraela 11 lat temu, wtedy go poznałam. Pojechał za mną do Ameryki. Jak prędko doszedł do wniosku, że nie może żyć poza Izraelem, więc wrócił do Izraela, potem zatęsknił za Ameryką i tak w kółko. Aż pewnego dnia zniknął na dobre. Nigdzie nie jest łatwo być obcym. Wiem, jak to jest. Boję się o Johniego. Gdyby były jakieś kłopoty, to mogę powiedzieć Johniemu co i jak i ocalimy Glorię. Zrobiłby pan to? Mogę spróbować. Czy on chciałby, żeby jego ojciec był podobny do pana? Że właśnie za to pana nie lubi. Mnie wielu ludzi nie lubi. No. No o to chodziło, żeby się pani uśmiechnęła. Wie pani co? Nie podoba mi się pani, jest pani bardzo ładna. Naprawdę. Naprawdę. Inaczej nie siedziałbym tu z panią. Dramaty brzydkich kobiet mało kogo interesują. Jak pani na imię? Mary. Chyba jest Miriam. Wolę Mary. Wracajmy, dobrze? Chciałbym zapalić. Ten wiatr. Może opowiem ci teraz, jak kiedyś po czterech dniach hamsinu w Haifie. Dobrze by było, żebyś się przymknął. Nie. Chcę, żeby wszystko działo się bardzo powoli, żebym niczego nie mógł zapomnieć. Żebym najpierw o tym myślał, potem mówił, a dopiero potem to wziął. Mówisz, jeszcze niczego nie powiedziałeś. No bo myślę. Myślę o tym, że zaraz cię rozbiorę i że na pewno coś się przy tym podrze. Myślę o tym, jakie będą twoje piersi, twoje nogi, twój brzuch, tak. Brzuch na pewno będzie twardy i mocny. A potem ja przestanę się wstydzić i ty mnie będziesz całować i wszystko będzie pachnieć tobą. Być aktorem, by mi nie wyszło. Potem zacząłem pisać i też się zdało psu na budę. Potem przyjechałem tutaj, bo chciałem zobaczyć kraj Biblii i co? Siedzę tu bez prawa do pracy, co dwa tygodnie muszę się meldować na policji.
Spokojnie, ty przyjedziesz do mnie. Nigdy tego nie powiedziałem. Jutro powiesz.